Witajcie w kolejnym odcinku Pieprzyć kalorie. Dzisiaj bierzemy na warsztat absolutny klasyk, jakim jest sałatka Cezar. Warto w tym momencie nadmienić, że pomysł na ten filmik powstał w wyniku dyskusji w komentarzach pod sałatką sylwestrową. Tak więc zachęcam do komentowania, do rozmów. Kto wie, może jakiś wasz pomysł uda się zrealizować w naszych filmach. Rozłożymy dzisiaj Cezara na czynniki pierwsze, przejdziemy krok po kroku przez cały proces i poznamy jego historię. Czy Cezar to sałatka z kurczakiem? A Cezar pochodzi z Włoch, a może z Francji? Za chwilę poznacie odpowiedzi na te wszystkie pytania, ale może zacznijmy od samego początku. Historia powstania tego kultowego dania sięga 1924 roku. Cezare Cardini prowadził swój rodzinny hotel i restaurację w meksykańskiej Tijuanie. Pewnego dnia mieli tak ogromny ruch, że kuchnia zużyła wszystkie składniki. Nie było już z czego gotować, a kolejni goście przychodzili. Zaradny restaurator wpadł na genialny pomysł i tak oto powstała sałatka Cezar. Na temat Cezara jest wiele mitów, legend i troszkę niedopowiedzeń. Z czego się składa prawdziwy Cezar? Najważniejszym elementem jest sałata rzymska. Żadna inna, tylko konkretnie właśnie sałata rzymska. Kolejnym elementem sałatki są grzanki, kruton, które zrobimy z tego oto chleba. No i najważniejszym elementem sałatki jest oczywiście dressing. W przypadku Cezara składa się on z surowych żółtek, anchois, odrobiny musztardy, cytryny, oleju. Zaczniemy od grzanek. Potrzebny nam będzie chleb. Tak naprawdę wszystko jedno, jaki on będzie. Najlepiej jakiś taki białego pieczywa, rustykalny, taki jak tutaj. Kroimy kilka kromek. Mogą być grube, mogą być nieregularne, to naprawdę nie jest w tym momencie istotne. W międzyczasie na patelni rozgrzewamy oliwę. Te kromki chleba kroimy na takie małe, nieregularne sześciany. Niektórzy twierdzą, że dobrze jest też poszarpać. Dzięki temu chleb ma nieregularne kształty i łapie trochę lepszą chrupkość. Ja osobiście preferuję taki oto kształt. Przygotowanie grzanek jest naprawdę proste. Jedyna istotna rzecz to dbajmy o temperaturę oleju. Jeżeli będzie zbyt zimna, to grzanki po prostu nim nasiąkną, a nie przyrumienią się, nie przysmażą na chrupko. Sprawdźmy i wrzucamy. Grzanki możemy przyprawić solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym. No, jakimi przyprawami chcemy tak naprawdę, to nie jest aż tak istotne. W czasie jak grzanki się rumienią na patelni, przygotujemy dressing. Podstawą dressingu są żółteczka. Dla pełniejszego smaku możemy dodać odrobinę musztardy dijońskiej. Mały chluścik octu winnego, sok z cytryny i najważniejszy element, czyli anchois. Wystarczy nam kilka tych malutkich filecików, one są bardzo, bardzo intensywne w smaku. No, taka ilość jest wystarczająca. Anchois kroimy na drobniutkie części i wrzucamy do miseczki. Ostatnim elementem, który nada smak, jest wyciśnięty ząbek czosnku, a może nawet dwa. Ostatni element, tak jak w każdym dressingu, olej, który wlewamy powolutku, cienką stróżką, mocno mieszając wszystkie składniki. Zaczynamy. Naszym zadaniem jest uzyskanie konsystencji zbliżonej do majonezu.
to ma być bardzo gęsty dressing. Nie zapominamy o soli i pieprzu, a ostatnim elementem naszego dressingu będzie garść utartego parmezanu. I mocno mieszamy. Ok, grzanki są gotowe, dressing jest gotowy, składamy Cezara na talerzu. Udało mi się kupić bardzo ładne sałaty w dwóch kolorach. Będzie to stanowiło ładny kontrast. W moim wydaniu, w mojej wersji klasyka, nie będę rwał liści sałaty rzymskiej. Uważam, że jest piękna taka, jaka jest. Lepiej zachować jej całość i na niej ułożyć resztę składników. Takim gestem jakby od niechcenia rozprowadzamy nieregularnie po liściach sałaty. Wrzucamy nasze chrupiące grzanki i wykańczamy znowu tartym parmezanem. I tak nie żałujemy parmezanu. To jest istotny element tej sałatki. Całość jeszcze możemy posypać lekko solą, a przede wszystkim świeżo umielonym pieprzem. I oto klasyczny, prawilny Cezar. Cóż, takie czasy, że musi pojawić się info o sponsorze. Ten odcinek powstał dzięki firmie Easy Kuchnie. A teraz wracajmy do pieprzenia kalorii. I odpowiadając na pytania z początku odcinka, Cezar nie jest sałatką z kurczakiem. W oryginalnej, prawdziwej wersji nie ma kurczaka, są tylko grzanki. Cezar nie pochodzi ani z Włoch, ani z Francji, czy w ogóle z Europy. Jak już wspomniałem, po raz pierwszy został zaserwowany w meksykańskiej Tijuanie, ale tak naprawdę można uznać to za element kuchni amerykańskiej. Nie ma co ukrywać, że minimalizm oryginalnego przepisu sałatki Cezara jest nieco ciężki w odbiorze, no i został on też wymuszony sytuacją, którą zastał w swoim hotelu Cesare Cardini. Dlatego na ogół jakoś rozszerza się formułę tej sałatki. Na ogół dodaje się grillowaną pierś kurczaka, czasami krewetki lub inne dodatki. Pewną trudnością w oryginalnej recepturze jest również dressing. Dla wielu osób jest on dosyć ciężkostrawny ze względu na surowe żółtka i anchois. Tak więc profanując klasyka, możemy pójść krok dalej i zrobić dowolny gęsty dressing, a zamiast anchois użyć sosu Worcestershire. Sosu o bardzo trudnej nazwie. Kolejnym, czasami trudnym elementem jest sałata rzymska. No, u nas czasami trudno ją dostać i to jeszcze tak, żeby była naprawdę w dobrym stanie, chrupka i świeża. I często podmienia się ją sałatą lodową. Sałata lodowa myślę, że jest najlepszym zamiennikiem sałaty rzymskiej ze względu na jej chrupkość. Sałata lodowa też jest jedyną sałatą, którą można kroić. Wszystkie inne powinniśmy rwać. Jak już pozwoliliśmy sobie sprofanować świętość, idziemy za ciosem. W naszych dyskusjach w komentarzach pod filmikiem pani Beata rzuciła mi prawdziwe wyzwanie. Jak zrobić Cezara bez grzanek? W jaki sposób zastąpić pieczywo w tej klasycznej sałatce? Mój pomysł polega na tym, że grzanki zamieniamy na cieciorkę, ale chrupką cieciorkę. Jej przygotowanie jest bardzo proste. W misce mieszamy cieciorkę z oliwą, dowolnymi przyprawami, na jakie mamy ochotę. Wrzucamy na blaszę do piekarnika na 20 minut, na jakieś 180-200 stopni, sprawdzając, czy już są chrupkie, czy nie. W naszej sprofanowanej wersji Cezara dodamy grillowaną pierś kurczaka. Najlepiej pokroić je w takie cienkie paski pod skosem. Robiąc dressing do Cezara, celujemy właśnie taką gęstą, niemalże majonezową konsystencję. Dressing wrzucamy do miski z sałatą. I mieszamy.
wmasujmy porządnie dressing w liście sałaty, aby wszędzie, każdy zakamarek wszedł dokładnie. Wyrzucamy sałatę z dressingiem na talerz. Pokrojoną pierś kurczaka układamy w jakiś ciekawy sposób. Warto podnieść troszkę do góry, tak aby sałatka miała dodatkowy trzeci wymiar i była ułożona nie tylko w poziomie, ale również w pionie. Grzanki pani Beaty i garść parmezanu na sam koniec. Oto nasz sprofanowany, uwspółcześniony Cezar z grillowaną piersią kurczaka i grzankami z cieciorki. Troszkę się dzisiaj nagadałem, ale myślę, że historia Cezara i prawdziwa wersja tej sałatki warta była tego czasu. Pamiętajcie o naszych dyskusjach w komentarzach. Zadawajcie mi pytania, rzucajcie wyzwania, propozycje, misje. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję i komentarze.